old school, ze mną Wojtas. Dokładnie. Z legendarnej ekipy Wzgórze Ja Patrzy. Witam Cię. Świeżo po koncercie. Kiedy Dokładnie. Ostatnio graliście? W składzie Wzgórza. To były jakieś dwa koncerty, może zagraliśmy 6 lat temu z Leroyem i ze Wzgórzem całym. Dwa koncerty na żywo z zespołem, a tak generalnie z DJ-em to było może ostatnie jakieś w 2001-2002 roku. Przypomnij, kto był waszym pierwszym DJ-em? Pierwszym DJ-em był DJ Felix z legendarnego Mad Crew z Końskich. A kto go potem zastąpił? Później był DJ Hans, ale czy mnie przepytujesz? A, tak trochę, wiesz, szybkie pytanie, dobra, szybka a powiedz odpowiedź. Mi, a kto jeszcze z nami grał? Kto był naszym DJ-em? Bo mieliśmy kilku DJ. Nawet było kilku z Warszawy. Wymień mi chociaż jednego. DJ Romek? Nie. DJ Mario? Nie. DJ Deszczu z drugi? Nie. No, no. Wiesz, kto to był? Spajki i Wienio. A, DJ Bariat i DJ Spajki. Dokładnie, pozdrawiamy. Słuchaj, Wienio też wydał płytę. Jak to wygląda u Ciebie? Bo Ty solowe płyty robisz, jesteś przez cały czas aktywny, Borikson też. Co u Zajki? Jak to wygląda? Czy... Oj, tu akurat Ci nie pomogę w tym pytaniu. Nie wiem, co u Zajki. Żyję sobie gdzieś tam, wiesz, swoim życiem. Nie muzykuję już. Nie mam pojęcia, nie mamy kontaktu ze sobą, wiesz. Pęku, co u Pęka? No, u Marcina chyba jest wszystko w porządku. Wydał płytę teraz w tym roku, bardzo dobra płyta. No i gdzieś pojawia się, znika, jak to Marcin. A ekipa Projekt Hamas, co z tamtymi? Projekt Hamas na razie jest w takim rozbiciu, że tak powiem, z pewnych przyczyn, ale mam nadzieję, że chłopaki jeszcze się zejdą i coś zrobią. Co porabiasz teraz na co dzień w Kielcach? Rodzina, dom, na praca? Co dzień, no co tydzień temu... Przestałem pracować, więc znowu jestem bezrobotnym. I co? Generalnie popracowałem trochę w Anglii, przyjechałem, popracowałem teraz w Polsce trochę. Prowadziłem tam jakąś firmę, wyklejałem samochody, takie rzeczy. No i tam w międzyczasie, wiadomo, w wolnym czasie sobie pisałem teksty. Wiadomo, no to jest moje życie i głównie to jest to, co bym chciał robić, wiesz. Słuchaj, Magik. Chciałem zapytać o Magika, bo no, miałeś okazję poznać osobiście. Pamiętasz, jak to było, jak pierwszy raz go poznałeś? Pierwszy raz poznaliśmy się na odjazdach. To był chyba 95 rok. Graliśmy konkurs na odjazdach w Katowicach w Spodku. No i tam spotkaliśmy w ogóle całą ekipę Kalibra. Dostaliśmy od nich demówkę, którą przekazaliśmy później tam w odpowiednie ręce. I wszystko ruszyło się. Poznałem Magika, poznałem Daba, Jajonasza, 3X Clan, Gano. Naprawdę bardzo, bardzo fajni ludzie, bardzo fajna ekipa i no, super ludzie, naprawdę. A z samym Magikiem, wiesz, jak nagrywaliście kawałek z nimi? Język polski. Tak. No wiesz co, akurat z językiem polskim było tak, że my nagraliśmy swoje zwrotki w Kielcach, oni nagrali swoje w Katowicach i po prostu połączyliśmy to wszystko, nie? Ale generalnie z Kalibrem było tak, że w momencie, kiedy tam z nimi poznaliśmy się, później zaczęli oni przyjeżdżać do nas do Kielc, my do Katowic, więc zawsze jakoś tam się mijaliśmy na koncertach i bardzo fajnie wspominam w ogóle ten czas i koncerty w megaklubie. Pamiętasz może... Tak, pamiętasz może festiwal hip-hopowy, na którym... Z hotelu zostaliśmy zabrani. Później powstała piosenka Drina goni kolejny Drin. Tak, pamiętam. No byliśmy... To była nasz czas, pamiętasz? Gdzie byliśmy wtedy razem? Oj, byliśmy gdzieś... Ojej. Zajka jeszcze był z nami. Pojmali nas z imprezy, nas zabrali. No, ja byłem w turbanie i było ten... Tego zabrać w turbanie, pijany, agresywny terrorysta pewnie. No, potem się okazało, że miałem zero alkoholu. No, ale wyście tam mieli wtedy. Ale my mieliśmy troskę. I ja wyszedłem z tego... My zostaliśmy. I dlatego czasami lepiej, no tak, Drina goni kolejny Drin. Oczywiście. A tego kawałka nie zaprezentowaliście? Nie zaprezentowaliśmy, ponieważ ten kawałek może zaprezentować Pęku, Radoskór, Warszawski Deszcz, TD. To jest ich kawałek, to jest historia ich kawałka. No bo, ale ty też byłeś na tej imprezie. W sumie ja oczywiście. Ten, podobno co? Miałeś ale zaproszenie do tego kawałka. Dobry pomysł, naprawdę. Muszę na tym pomyśleć i nie wiem, czy... Nie zrobię tego na A swoich pamiętasz, koncertach. A pamiętasz, jak się nazywał ten hotel, w którym była ta impreza, z której nas tak powinien... Nie wiem i nie chcę pamiętać.
A może coś, co chciałbyś pamiętać? Ale co? No, z takich oldschoolowych czasów, początek Leroy, Wy i Leroy, Wzgórze, Kadzielnia, coś te klimaty. Wiesz co, no, ja już w zasadzie żyję tak, wiesz, z dnia na dzień do przodu. A dobra, patrzę. Z Leroyem. Wspominam. Z Leroyem utrzymujemy kontakt. Tydzień temu właśnie skończyły się zdjęcia do teledysku, który się już teraz niebawem ukaże. Zaprosiłem go na płytę. Zrobiliśmy kawałek właśnie z Leroyem, z DJ-em Hansem, którego udało mi się złapać po 15 latach. Wiesz, koleś nic nie robił. Przyjechał, dograł zwrotkę. To prawda, że DJ Hans gdzieś w Legii Cudzoziemskiej czy w jakiejś komandzie. Tak, to było dawno. Był w Legii Cudzoziemskiej. Był na wojnie w Kosowie, był w różnych miejscach i no jego życie tam się jakoś, wiesz, potoczyło w inne strony. Teraz pracuję w Holandii, no i udało mi się go złapać w Kielcach i dograł mi się na płytę, z czego jestem bardzo zadowolony. Dograł mi się Pęku, dograł mi się Kajman, będzie naprawdę dobry numer, All Dirty Dancing, taki w kieleckim klimacie, naprawdę polecam. A jak to jest z Boriksonem? Dalej się tak hangujecie jak kiedyś, czy to już trochę inaczej wygląda, mimo że mieszkacie ciągle? Znaczy wiesz co, z Tomkiem powiem ci, że sprawa jest taka, że jakiś dłuższy czas nie kontaktowaliśmy się ze sobą. Wiadomo, ja gdzieś tam pracowałem za granicą, on później wyjechał, jakoś się mijaliśmy, no ale jakoś z ostatniego czasu zaczęliśmy znowu, wiesz, nawiązywać kontakt. Właśnie propozycja na ten koncert, z czego się bardzo ucieszyłem, padła i wiesz, i zaczęliśmy od nowa działać. Pojawiło się studio, pojawił się Myszą, pojawiła się fajna ekipa ludzi, którzy robią hip-hop. Robimy to wspólnie, razem i naprawdę znowu powstaje coś fajnego. Znowu jest zajawa, jak w latach 90. Tak, znaczy wiesz co, zajawa jest zawsze, ale teraz jest taka bardziej konkretna. A jak to jest u ciebie z wydawnictwem? Jak ci się współpracuje? Znaczy, z wydawnictwem. Teraz swoją płytę wydam w Step Records. No i zobaczymy. Myślę, że wszystko będzie. Na razie wszystko jest ok. I mam nadzieję, że dalej tak wszystko dobrze będzie się układać i wszyscy będziemy zadowoleni. I ja, i firma, nie? Słyszałem, że ma powstać jakiś film o Wzgórze ja patrzył. O Wzgórze ja... A z DJ-em Felixem jak wygląda? Jeszcze współpracujesz z tak, pierwszym DJ-em Wzgórza? Oczywiście, widzieliśmy się tydzień temu z Sebastianem. Oczywiście do tego utworu, o którym ci mówiłem, gdzie jest taka właśnie typowo kielecka obsada, dograł skrecze DJ Felix, bo nie wyobrażam sobie, żeby akurat do tego kawałku nagrał ktoś inny. Po prostu dograł masakryczne skrecze, zobaczysz, klasa, naprawdę to jest DJ naprawdę światowej klasy, świetnie gra. No i bardzo miło było mnie spotkać w ogóle na planie teledysku Felixa, Leroya, Kajmana, Hansa, w ogóle fajny klimat. Znowu zobaczyłem, że jednak w Kielcach cały czas hip-hop jest breakdance, jest graffiti, to wszystko, wiesz, cały czas idzie do przodu. Młodzi ludzie po prostu wchodzą w to i naprawdę dobrze się przy tym bawią, a wiesz, no to jest najważniejsze, żeby się bawić tym po prostu. A nie mieć głupoty w głowie. No cóż, a jak to wygląda, powiedz teraz, jeżeli chodzi o ciebie, o kontakt z innymi raperami spoza Kielc? Utrzymujesz z kim jakiś kontakt? Znaczy, wiesz, oczywiście, utrzymuję tam kontakt z, no można powiedzieć, ludźmi z tej mojej ekipy, z moich czasów, nie? Oczywiście, to są goście, których zaprosiłem na swój album, nie? Ale na razie nie będę o tym mówił, kto, ponieważ z czasem to wszystko będzie pokazane, tak. Ale wiadomo, no, pojawił się na pewno Fu, mój człowiek z Warszawy, z którym zawsze jakoś tam się kontaktujemy, porozmawiamy. Bardzo fajny koleś i zawsze go szanowałem. To, co robi, wiesz, w porządku koleś. To jest naprawdę fajny typ. Pozdrawiamy w takim razie. Pozdrawiamy Fu.